Cześć Emilia, to nasza pierwsza rozmowa, więc chciałbym się dowiedzieć, Emilia czy Emilka? Dzień dobry, cześć. Emilia czy Emilka? Szczerze mi to nie robi dużej różnicy. Ja raczej używam Emilia, ale niektórzy mówią Emilka, niektórzy Emi, niektórzy Mila, więc myślę, że mi jest wszystko jedno raczej, mówię jak ci wygodnie. To ja będę mówił Emilia, bo jesteś już dorosłą dziewczyną, a co sądzisz o tym, że ludzie w dalszym ciągu widzą w tobie malutką dziewczynkę z rodzinki.pl? Raczej bywa tak w sumie, że stwierdzają, że ojejku, jak urosłaś, niż że nadal taka malutka Zosia. Ale spodziewałam się, że tak będzie, że ta Zosia ze mną zostanie, ale oczywiście nie mam tego za złe nikomu. Wręcz jest to takie dla mnie w sumie miłe, że tyle osób tą rodzinkę oglądało i mi się podobała, że zapamiętali mnie jako Zosię. Ale też się cieszę, jeśli poznają, że to ja Emilia też, tak, nie tylko Zosia. A jak serial wpłynął na twoją szkołę? Bo ty wtedy byłaś na etapie nauki takiej podstawowej. Tak, dokładnie. Jak wpłynął, nie powiedziałabym, że negatywnie, raczej pozytywnie nawet. O, zaskoczyłaś mnie. O tyle, że często dostawałam na przykład scenariusz wieczorem przed dniem zdjęciowym, więc nie zawsze miałam dużo czasu na nauczenie się go. No i ćwiczyłam pamięć, chcąc, nie chcąc. Produkcja też często ułatwiała nam tak nagrywki, że jeśli była taka możliwość, to starali się dopasować do moich na przykład ważnych sprawdzianów, więc też nie traciłam dużo ze szkoły. No ja jako osoba dość pilna, no to nadrabiałam zawsze, bo ja chyba nie chciałabym tu skłamać, ale wydaje mi się, że nigdy nie zgłosiłam nieprzygotowania, a jeśli tak, to nie pamiętam, może kilka razy dosłownie w życiu, więc starałam się zawsze jednak być przygotowana. A jak odczuwałaś popularność w szkole? Czuć ją w sumie, faktycznie. Dobra, a to było przyjemne czy nieprzyjemne? Były jakieś nieprzyjemne sytuacje wynikające z tego, że byłaś w telewizji? Na szczęście takie mnie nie spotykają. Mi jest zawsze miło, jeśli ktoś podchodzi po zdjęcie, czy chce porozmawiać, czy autograf, bo to nadal też się zdarza. A z tą szkołą, o którą pytałeś, to najczęściej jak dołączam do szkoły, albo dochodzą nowe klasy. Bo tak już, jeśli ktoś chodzi ze mną już kilka lat do szkoły, to jest przyzwyczajony. Ale jeśli dopiero przychodzi na przykład do pierwszej klasy, nie wiem, liceum, tak jak teraz, to widzę spojrzenia na korytarzu i niektórzy faktycznie zatrzymują się, żeby porozmawiać czy zrobić zdjęcie, ale dla mnie to jest bardzo miłe. Co ty na to, żeśmy zmienili miejsce i poszli tam, gdzie jest trochę ciszej? Możemy, bo tu jest strasznie głośno, ja nie wiem, jak ty się skupiasz na tym wszystkim, jak ta muzyka tam wali z tyłu. Chodźcie, idziemy gdzie indziej, żeby było ciszej. No i magicznym sposobem przenieśliśmy się, no powiem ci, chyba tu będzie nam wygodniej. Chyba jest trochę ciszej, ale tło w sumie pozostaje bardzo podobne. Moja droga, a jak było z wynagrodzeniem? Ty je brałaś na swoje konto, czy to rodzice brali i teraz z tego korzystasz? Jak to wyglądało? Dopóki ja nie miałam konta w banku, to było u rodziców i nadal jest chyba część na lokatach, ale ja też teraz dostaję po prostu na swoje konto i nie ma u nas takiej zasady, że nie wiem, Emilia, dostaniesz pieniądze, jak będziesz pełnoletnia. Tylko oni wiedzą, że jestem na tyle odpowiedzialna, że nie wydam wszystkiego w jedną noc, bo też nie lubię aż tak, więc mam te pieniądze tak u siebie, w bezpiecznym miejscu, ale mam do nich dostęp. Tak bym, czyli ty zawsze miałaś do nich dostęp. Jak zarabiałaś, to tak jakby mogłaś z nich korzystać. To nie było tak, że zabrali i czekałaś do osiemnastki. Tak, dokładnie. Mogłam z nich korzystać. Też nie zniknęły jak tak zwane pieniądze z komunii, o których się żartuje. Więc są nadal moje, tak. A na co ty je wydajesz najczęściej? Myślę, że najczęściej to na takie rzeczy, takie codziennego użytku, coś takiego. Ale jeśli chodzi o to, na co wydałam najwięcej, to na Harry'ego Stylesa i na jego koncerty, no to tak, to tam mi się przydały te moje oszczędności. Dobra, a ile bilet? Brałaś VIP-a na Harry'ego? Nie VIP-a, ale dwa razy byłam zmuszona kupić bilet Platinum, czyli po tej większej cenie, który niestety już wchodził w tysiące, ale musiałam tam być, musiałam być przy samej scenie i byłam w końcu, więc no nie żałuję. A co daje Platinum poza tym, że można stać przy scenie? No właśnie, znaczy nawet tego nie daje niestety, to po prostu jest tak miło zrobione, że jeśli jest zainteresowanie biletami, to cena rośnie, po prostu. I jakby ja zapłaciłam dużo, a ktoś obok mnie mógł zapłacić normalną cenę i stać w tym samym miejscu co ja, więc daje to możliwość wstępu na koncert po prostu. Harry był na Stadionie Narodowym. Jak oceniasz akustykę i w ogóle przestrzeń Stadionu Narodowego? Ja byłam na kilku koncertach, na samym Narodowym 3 razy, na Harrym 4 w różnych miejscach. I
w sumie w każdym dobrze słyszałam. Wiem, że Narodowy ma opinię taką, że czasami słabo słychać, ale ja na szczęście stojąc tam dosłownie pod sceną przed samym głośnikiem, więc ja słyszałam bardzo dobrze wszystko. Chociaż na Edzie Sheeranie jak byłam w zeszłym roku, to była na trybunach, ale wtedy czasami potrzebowałam kilku sekund, żeby się zorientować, która to piosenka, ale też nie narzekam. To kończąc jeszcze temat rodzinki, bo trochę odbiliśmy, jak wspominasz swój pierwszy pocałunek w życiu na planie programu? W planie serialu, sorry. Teraz tak po czasie myślę, że tak okej. Okay. Wtedy pamiętam, że jako ta 7-letnia dziewczynka byłam taka trochę, oj, co tu się dzieje? No, ale oczywiście wszystko było tak zachowane, nie byliśmy zmuszani do niczego. Co prawda śmiesznie się na to trochę patrzyło, bo my na tym łóżku siedzieliśmy, a za kamerą stało tak dwa razy więcej osób niż zawsze i wszyscy byli tacy ooo. Więc troszkę byliśmy zasydzeni, ale było okej. A mieliście osoby, które wam pomagały, mówiły jak to zrobić, czy intuicyjnie to zrobiliście? Aż tak nie, bo jednak pocałunek 7-8-letnich dzieci to jest po prostu, wiesz, nie ma w tym większej logiki. Mnie bardzo zastanawia, dlaczego nie masz kontynuacji, że miałaś rodzinkę, jeszcze jedną rzecz w swojej filmografii, dlaczego nie kontynuujesz tego, tej pasji aktorskiej? To może nie jest tak, że ja nie kontynuuję, tylko po prostu albo nie zawsze są propozycje, które pasują mi, albo nie zawsze też ja pasuję do nich. Wiele razy się zdarzało, że otrzymywałam informację, że ty super, ale mamy rodzinę taką typowo słowiańską. Co prawda, jakbyście widzieli moją mamę, która jest blondynką i ma proste włosy, takie falowane proste, no to jest moją mamą, tak? Ja jestem jej rozumną córką, a niektórzy stwierdzają, że to jest przecież prawie że niemożliwe i tak nie możemy zrobić. Więc to też czasami jest powodem, ale teraz wzięłam faktycznie udział w serialu. Ta rola się będzie potem jeszcze rozwijała i mam nadzieję, że niedługo będzie ich jeszcze więcej po prostu. A jakie propozycje odrzuciłaś? Bo powiedziałaś, że nie wszystkie propozycje tobie pasują. Jakie propozycje odrzucasz, odrzucacie? Nie będę tu oczywiście mówiła dokładnie, ale takie po prostu, w których siebie do końca nie widzę. Czy kilka lat temu jeszcze, jak jeszcze byłam młodsza, to takie ciężkie na przykład jakieś role odrzucaliśmy. Więc... Czyli co byś tam miała robić w tych ciężkich rolach? Coś, czego nie chciałam, bym powiedziała. Różnie bywało. Nie jakieś, wiadomo, dramatyczne, przesadzone, ale po prostu wtedy się nie czułam na to jeszcze gotowa. Czy teraz się czuję, zależy co to by było, tak bym powiedziała. Więc po prostu jeśli wiem, że nie czułabym się czymś dobrze, no to się nie zmuszam do tego sama jednak, tak. No dobrze, w takim razie czekamy na efekty, żeby cię znowu zobaczyć na ekranie. A myślisz, że jest szansa kontynuacji rodzinki, czy to temat zamknięty? Słyszałam, że były próby. Ja bym bardzo chciała. Jak na razie taką mini rodzinkę odgrywam z Mateuszem na moim TikToku. Tam stare odcinki odgrywamy co jakiś czas, sceny. Ale czy będzie? Ja bym bardzo chciała. I wiem, że dużo ludzi też. Mino, ludzie na to czekają. To gdzie jest problem? Tak. Dlaczego to się nie może wydarzyć? Myślę, że problem jest tak, że tak powiem, od góry, że jednak jeśli ktoś nie chce, żeby to było wznowione, to nawet jakby wszyscy chcieli, to i tak się nie uda. Więc chyba trzeba po prostu liczyć na to, że ktoś zmieni decyzję. Na cud! Trzeba liczyć na cud. A ludzie niech zrobią petycję i niech zobaczą, ile osób chce i może się uda. Może coś takiego powinniśmy spróbować zrobić. Może być. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego, cześć. Dziękuję bardzo.